Siemaneczko widzowie, z tej strony Góral, witam was w kolejnym odcinku. I dzisiaj sobie otworzymy, gdzieś tam zobaczymy i futerze trenty. Bo jestem ciekawy, pierwszy prezent jest bardzo ciekawy. Taki oto bezprzewodowy selfie stick do Huawei. Będę jak miał nagrywać. I od razu jest z tripodem, tutaj widzicie na zdjęciu. Więc jakby to jest taki test statyw. No i co, ja już go odpakowałam. On kosztował 90 chyba złotych, z tego co wiem. Tutaj ma takie fajne znaczki, może je zobaczycie. Tak, jak coś, to jak rozumiecie co to znaczy, to... No i co, w opakowaniu mamy książeczkę. Czekajcie, oczywiście po kilku językach. Mamy też jeszcze drugą książeczkę. Czekajcie, trzeba to otworzyć od drugiej strony, bo ja otworzyłam tak od tyłu. Nie! Dobra, widzimy się po cięciu. Nie mogę tego wyjąć. Tu jest taka podstawowa książeczka, taka chyba ogólna. No i co? Sam selfie stick. My go tutaj mamy. Proszę bardzo. Czekajcie, ja wam go pokażę. Jest taki. O, taki o. I patrzcie. Nie wiem. Na tym połączmy się ogólnie z telefonem, ok? Czyli tutaj. Tutaj jest taki guziczek. Widać? Widać. Przyciskujemy 3 sekundy. I świeci się nagle na zielono. Czyli że jest włączony. Teraz pokażę wam na telefonie jakby jak się połączyć z Bluetooth. Więc teraz po prostu będzie nagranie ekranu. Dobra, jak widzicie teraz się będę połączał z Bluetooth. Ekran chyba, o tak zrobię ekran. Czekajcie, jest kamerka tutaj na dole. Zrobię tak. Jak to? Włączam Bluetooth. A raczej ustawienia Bluetooth. Kamerkę może przestawię, bo może trochę przeszkadzać. Włączamy Bluetooth. Rozumiecie? Tutaj mam ciągle. Włączamy. Miga. Chyba miga. Czekajcie. Miga. I tutaj jest AF15. Łączymy się. Dobra, połączyliśmy się. I teraz znowu będzie nagranie z normalnej kamerki. I wam pokażę jak już siedzi w tym selfie. Widzieliście, połączyłem się z Bluetooth. Teraz... A, zapomniałam wam pokazać. To jest 360 stopni. Można dostosowywać do swojego telefonu. Tutaj się wydłuża. A tutaj ma co najlepsze właśnie statyw. I on jest chyba na magnesie. Tak, to jest statyw. Jest tutaj statyw. No. I tak będzie można nagrywać. I on się automatycznie składa. Jak widzieliście, mogę wam jeszcze raz pokazać. On tu się automatycznie składa. No. Więc się chyba widzimy po tym, jak po prostu będzie już w selfie sticku telefonu. Dobra. Telefon jest już w selfie sticku, tak jest tryb selfie. Siema, hojmeska, tryb selfie, nogary. Tak wysoko mogę, zaraz mnie nie widać. A to jest tryb statywu, zaraz wam pokażę. Wam pokażę chyba największą wysokość jeszcze tego. A to jest tryb statywu. Jest tak, rozumiecie? I jest jedno miejsce i jest good. I tak będzie teraz nagrywanko. Tak będą właśnie jakieś unboxingi. A ocena. Bo to chyba już wszystko w tym selfie sticku, więc teraz będzie ocena. Przejdę do normalnej kamery, ok? Czekajcie. Teraz ogólnie selfie stick jest bardzo fajny.
gość się fajnie składa. A, jeszcze wam zapomniałam powiedzieć. Można wyjąć go stąd, tutaj. Taki pilocik, sobie. Tutaj mamy pilocik i możemy na przykład... Tutaj będzie umieszczony telefon w tym właśnie selfie-sticku. A mogę iść tam na koniec pokoju i się tak wykręcić. Co nie, tylko telefon musi być ustawiony w selfie-sticku, bo jakby to trzeba na przycisk głośności tak włożyć i to wtedy się ustawia. No. Ogólnie ocena. Dla mnie to jest 10 na 10. Już mówiłem, 90 zł. A, i dziękuję dla dostawy go od jak to? O dwójkach szóstego, za co mu bardzo dziękuję. No i co? Tutaj jest pilocik właśnie. Tutaj wchodzi paluszek. Tutaj. Tutaj jest taka klapka. A, nie wchodzi paluszek, tylko jakby... O, zaraz wam pokażę. Wchodzi taka bateria. Taka. No i co? To chyba wszystko, więc zaraz będziemy przechodzić do kolejnego prezentu. To mówię, ocena 10 na 10. No i to chyba wszystko. Przechodzimy do kolejnego prezentu. Kolejny prezent już zdejmuję. To się takie fajne kapcie. Dostałam je od mamy. Cena to chyba 50 zł, coś takiego. Są bardzo fajne. No i co, nie ma co za dużo gadać. Ocena to jest 8 na 10. Ciągle teraz mi chodzę. No i co, są takie miękkie i w ogóle. No i co, i to... A, chyba no podziękowanie dla mamy mojej. No właśnie, chyba wszystko powiedziałam. Chyba wszystko już prezent. Już kolejny. No, widzicie. To jest trzeci prezent. Już nie wiem. Tak zrobimy. Tak. Tak, będzie gut, czekaj. Jak będzie gut? Tak, będzie gut. Dobra, teraz jest gut. Ale jest gut, bardzo, ale jest gut. Widać mnie, trochę wyżej wezmę. No i co, to jest trzeci prezent. Tutaj. Dostałam go od trzeci, szóstej, więc wielkie podziękowania. On się nazywa Obleśne Eksperymenty. Tutaj mamy instrukcję. Wiem, to może być dla kogoś obleśne, ale to nie jest tego. Tutaj już robiłem trochę, więc to jest mąka kukurydziana. Trochę mi się wysypała, więc ją zamknąłem. Coś jeszcze zostawię. Zielony bawełnik spożywczy. Slime ten. Co? Taki pierdzący, zaraz wam pokażę. On strasznie pierdzi. Dobra. Psylinium, tak po angielsku to się nazywa, a po polsku to jest... Czekajcie. Babka pieszlik, to jest babka pieszlik. Naklejki już dobre, mam trochę wszystko usypane w bodce, ale... Słomki. Jedna, widzicie, mam wszystko... I druga. Słomki dwie. Duży kubeczek miarowy, on był czysty, tylko mąka. Rozumiecie, się wysypa. Duży kubeczek miarowy. Mały kubeczek miarowy. Jak będziecie chcieli z tego serię, to mówcie. Pipeta. Taka. Dwa patyczki. I tu też trzeba mieć swoje składniki, bo już kilka eksperymentów robiłem.
takiego gruzka właśnie robiłem, gumka recepturka, to powinny być jeszcze oczy plastikowe, robiłem takiego tego gludka i potem go wyrzuciłem i zapomniałam, że tam przepraszam, są te oczy. I tutaj barwniczek, wszystko. No i co? Moim zdaniem jakby to nie było obleśne, to by była lepsza ocena, ale jest chyba 6,5 na 10, coś takiego. Bardzo za to ci dziękuję. Ceny nie znam, niestety. No i co? Chyba już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wy też dostaliście fajne prezenty. Jeśli tak, pochwalcie się w komentarzu jakie. I pamiętacie, jeśli chcecie z tego serię, z tych eksperymentów, to piszcie w komentarzach. I co, chyba wszystko już powiedziałam, wszystkie prezenty przedstawiłem.